gramy. To co? Ale wystaw go teraz. Aha. Jesteśmy na wakacjach, chcieliśmy zobaczyć kulturę, folklor góralski. Także... A nie bierze pan na uwagę koncertów rockowych, które tutaj za chwilę będą? No, z moimi dziećmi to raczej mniej wskazane, więc raczej nie. Mhm. Czyli jednak folklor. Tak. Czy możemy zapytać, jak panowie się dotychczas bawią w tej pogodzie i w ogóle? Czy w ogóle się bawią, będąc w pracy? Bawić się pani na tym, że ta pogoda trochę tak nie dopisuje, nie? No, zdecydowanie. Czyli jednak, mimo że są panowie w pracy, przysłuchują się temu, co się dzieje. Jak się podoba? Też fajnie na razie. Pogoda nie taka. A znają panowie tą grupę, folk club, operację? Nie. Projekt muzyczny, który w sumie powstał 8 lat temu, jeszcze pod nazwą Beskid Folk Band, ale parę lat temu, żeby być bardziej nowocześni, po prostu zmienił się skład, zmieniła się nazwa i po prostu powstała folk operacja. Gramy muzykę folkową z różnymi domieszkami przeróżnych innych stylów, od jazza, rocka, funk music i dużo, dużo innych. I de facto cała nasza twórczość została teraz sfinalizowana i nagrana na płycie, którą żeśmy mieli właśnie okazję wczoraj pokrzcić i z ojcem chrzestnym oczywiście zespołu Depres i na jego czele z Andrzejem Dziubkiem. Wielkie brawa dla folk operacji, żebyśmy więcej mieli takich zespołów chrzestnej. Na pewno się to bierze stąd, że raczej poza klawiszowcem w postaci Adama Kieniga, który gra z nami od niedawna, bo nawet nie od pół roku, który jest z Katowic, to my wszyscy, cała reszta folk operacji wywodzi się z naszych Beskidów, nawet włącznie z moją osobowością, bo pochodzę z Republiki Czeskiej, ale raptem biorąc pod uwagę kilometry, no to po prostu 2-3 kilometry z drugiej strony granicy, a więc cały czas jesteśmy tymi góralami beskidzkimi. A że chcemy być bardziej nowocześni, że lubimy słuchać innej muzyki, no to tak samo staramy się to, co nam płynie w żyłach, ta krew góralska, to staramy się łączyć właśnie z tymi różnymi nowoczesnymi stylami. Na pewno ta muzyka zawsze będzie znajdowała swoich słuchaczy. Mam nadzieję, że nie będzie tak, że po prostu skończyła się, że tak powiem, dekada bratanków i golców i po prostu folkopraca już nie ma miejsca, żeby zaistnieć.
bo nawet sam Zakup Power po prostu ma trochę inne instrumentarium, my też mamy trochę inne instrumentarium i ten, kto po prostu jakiś sposób będzie chciał słuchać, to zawsze nas będzie słuchać. Dzisiaj. Przypadek? Na dni Zebry. Okej, ale coś konkretnego? Chcieliśmy zobaczyć Debrę. Pan tutaj na imprezie tak specjalnie? No tak, tak. A rowerem skąd? Z Jaworzynki. Z Jaworzynki. I co, tutaj tak w nocy nie strach jeździć? Nie, tu jest bezpiecznie, bezpiecznie jak w Warszawie. Tu się nic nie dzieje. A na jakie koncerty pan dzisiaj przyjechał? Na całą imprezę, czy ty na coś konkretnie? Nie, no specjalnie na Debrę przyjechałem. Że ja się wychowałem na takiej muzyce. Powierzchnia, która zaistniała z potrzeby, a potrzeba jest w klasie, a klasa to jest robotnicza albo chłopska. Wtedy wychodzi najlepsza muzyka. Idzie się kamica. Idzie się kamica. Po prostu mam powiązania z muzyką tradycyjną z gór. Żebym to zrobił. Rzeczywiście, tak jak ja odczuwam to, to musiałem powiązać to z moimi korzeniami. Przy ci nie żal. To było tradycją, to jest oryginalne. To, co możemy zrobić teraz, to tylko po prostu odzwierciedlić to, co naszym przodkom brakowało. Ale w ten sposób, jak żyjemy teraz. Góra, jak dziecko płacze, może już i nie zobaczę, bo stary porzucić trzeba. Po raz czwarty opowiemy o tym, że będziemy kręcić zaraz wywiad z panią w okienku. Prawda, Dominiko? Tak. I w związku z tym, panowie... O, z ochroną możemy przeprowadzić na przykład jakiś wywiad. Witam, że mówię do pani. Tak? Zgodnie z umową. Czy pani tutaj pierwszy raz jest świadkiem takiej nieistewnej, czy wcześniej tutaj była i... Była wcześniej. I jak było wcześniej, jak jest teraz? Podobnie. A pogodowo, no, nie? Zawsze pogoda, nie wiem, to jest źle płata, zawsze leje. Zawsze? No, przeważnie. Nie wiem, co to ma być, że zawsze leje. Lubi pani takie bardziej rockowe brzmienia, czy jednak takie folkowe bardziej? Ja lubię każdą grupę. Jestem góralką, lubię taką, lubię techno. Nawet przedwojenne tango. No, bardzo lubię. A szczególnie jakieś ulubione utwory? Na przykład Mieczysława Foga.
A na takich folkowych imprezach dzieją się jakieś urazy? Są jakieś większe? No, raczej nie. Raczej nie ma problemu. Chyba, że jest pogoda, jest bardzo dużo ludzi, to tak, ale przy takiej pogodzie to myślę, że będzie spokojnie. Dobra, dziękujemy. A Państwo sami słuchają takiej muzyki? Ja raczej nie. Raczej nie. Ani folku, ani takiego rockowego grania? A co Państwo lubią? Coś spokojniejszego. Spokojniejszego. Po 50 to już tak jest. Jeden z najlepszych z naszej partii, czyli Deepak. Duże brawa dla najmłodszego czeskiego hip-hopera, zwycięzcę XXX Rosnych. A teď ja wam ukażę drum and bass, drum and bass. Ale ja się nie umiem to wyjadrować. Jesteś z Czech? No jestem, ale mieszkam w Czeskiej Republice, no. No. A czym się tutaj zajmujesz? Tutaj niczym grałem. Grałeś, tak? No. A w jakim zespole grasz? Po prostu. Po prostu. Jak się wam podoba tutaj dzisiaj? No, na pogodę fajnie. No. A zadowoleni z koncertu jesteście? Tak. Często na takich imprezach występujecie? No, na różnych imprezach, no, na tego typu. Dyskoteka gra! Gramy to, co nam w duszy gra, bez oglądania się na etykietki czy też na gatunki. Mieliśmy różne okresy swoich fascynacji i to wszystko ma odbicie w naszej muzyce. Na pewno będzie miało odbicie wiele jakby jeszcze rzeczy, które dopiero poznamy. No generalnie nie jesteśmy za szufladkowaniem. Gramy po prostu muzykę swoją. Chociaż sami to nazwaliśmy kiedyś poezją skakaną, ale chyba to się trochę już zmieniło. No. Jest to muzyka rockowa po prostu. Rozwaliło mi piekarnik w moim domu. Choć nic złego nie uczyniłbym nikomu. Nikt nie mówił o mnie źle. Nikt nie denerwował się. Komu jestem winien, co, że spotkało mnie to zło? Skład wam się ewidentnie zmienił, rozstaliście się z wokalistą. Czy na pytanie, dlaczego, padnie jakaś odpowiedź, czy nie za bardzo? Padnie odpowiedź. No, rozstaliśmy się, bo jakby nasze relacje uległy wyczerpaniu. Musieliśmy to zrobić, żeby dalej istnieć w pewnym sensie. To znaczy, to była decyzja całego zespołu. No czasami tak bywa, że jeśli się coś nie układa, to lepiej się rozstać to i jakby się rozwieść i nie ciągnąć w nieskończoność. No, w tym momencie czujemy się bardzo dobrze w takim składzie, w jakim jesteśmy. No i mam nadzieję, że będziemy jakby robić dalej to, co robimy. A tak też pytając bardzo oczywiście w pewnym sensie, bo to jak da się z tego wyżyć.
Okej. Kto przejął funkcję? No jak to teraz jest? Dzielicie się tym? To jest na stałe taki plan, czy planujecie kogoś dołączyć do zespołu? Jeszcze. No jak pewnie zauważyłeś, śpiewamy my z Piotrkiem. Jest to taki, można powiedzieć, tandem i tak się nam podoba, jest fajnie i oryginalnie. Zgadzam się, zdecydowanie. No i nie planujemy żadnych zmian, jest nam dobrze tak jak jest teraz, dogadujemy się. Jest tak jak powinno być, myślę, w zespole, tak jak sobie zawsze wymarzyłem. Jeśli wrócę kiedyś, jeśli znajdę to, po co szedłem wtedy? Jeśli zapytacie, to odpowiem wam. Żyję, kocham, ufam i prawdę już znam. Jeśli zapytacie, to odpowiem wam. Żyję, kocham, ufam. W swoich tekstach poruszacie bardzo dużo tematów wolności, konsumpcji. Powiedzmy, że jakieś są te teksty takie lekko kontestujące. To gdzieś was siedzi, musicie o tym mówić. No jak to do końca to jest? Nie boicie się tego, że to będzie trochę zbyt ambitne? Nie. Nie boimy się ewidentnie. Natomiast wiesz, ludzie się zmieniają przez całe życie. I jeśli na przykład, nie wiem, 2-3 lata temu miałem potrzebę mówić o kontestacji, teraz mam potrzebę mówić o afirmacji. I tyle. No. Mamy plany jakieś tam związane z płytą akustyczną na przykład, z poszerzaniem instrumentariów, z zapraszaniem ludzi, którzy nas inspirują do wspólnego grania. No i wiesz, to jest, jak dla mnie to jest wszystko fajne, to jest nasza droga. A możesz zdradzić, co to za ludzie będą? Troszkę mogę uszczknąć. Na nowej płycie będzie Jacek Klejf, to jest moim zdaniem wybitny tekściarz i bard. Jakby na własne życzenie krążący w Ofie, czyli w takim drugim obiegu, będzie z nami śpiewał. Uważam to za zaszczyt. Pojawią się instrumentaliści, będzie dobry trąbkarz, dobry akordeonista, być może. To są, wiesz, to są na razie jeszcze takie plany niezbyt, o właśnie nasz akustyk przyhaczył swoim nowym Volvo. Znaczy właściwie to nie nasz akustyk, tylko depres w tym momencie. Zdarza się. Ale graliśmy razem 2 lata. Ale Volvo! To kwestia przyzwyczajenia, ale Volvo kupił teraz dopiero, wiesz. Po tych 2 latach, tak. No. 210 koni ma, ale ja w to nie wnikam, bo wiesz, to jego tylko. Okej, a jedliście już tradycyjną kitę z kapustą zasmażaną? Ja, jutro w domu będzie na obiad. A co jest jeszcze w domu polecił na obiad? Co w domu polecił na obiad? Bachora, wiecie co to są bachora? Makaron z cukrem. To jest kaszanka. Mielita nadziewana. Ale taka normalna kaszanka? No. A to czemu bachora się nazywa? To jest krwion. Nie wiem. Warań.
A czemu kita na przykład się kita nazywa? No bo to jest kita. No kita, czyli co, noga? No czyli, że to jest taka udo, duża noga, duże udo, kita. Kobiece udo. Takie obfite. Czyli co, lubicie kity, tak? Jasne. Ale za dużo nie mogą być. Zimnie grzało. A tutaj jakieś fajne kity były? Były. Zauważyliśmy może dwie pod sceną, tak? Były, ale to już nie. A tak w Jaworzynce co takiego szczególnego by było? To są placki takie pieczone na blaszy ze skwarkami. Również robią kubusie, prawda, na ziemniakach. No a co to kubusie? No to jest taki placek pieczony z ziemniaków, nie? Nadziewany powiedzmy śliwkami, różnego rodzaju owocami. Polecam spróbować. Być może jutro będą, to zachęcam do tego, bo to jest naprawdę takie danie egzotyczne. No i takie różne przysmaki tu robią. Ten zespół, który tutaj Państwo widzicie, to jest młodzież z Trójwsi, która uczy się grać na instrumentach tradycyjnych. Te zajęcia już odbywają się od ponad 20 lat w Istebnej, w Koniakowie i w Jaworzynce. Gramy na tradycyjnych instrumentach, na skrzypcach, na basach, na gajdach. Młodzież uczy się pieśni góralskich. Występujemy również przy różnych okazjach i podtrzymujemy, kultywujemy tradycje tego regionu. Jesteśmy w mniejszości, także zawsze na taką społeczność lokalną są różne zainteresowania i są trendy współczesne i młodzież dzisiaj zajmuje się sportem, przeróżnymi innymi rzeczami. Jest ta mała cząstka zawsze kultywowania tej tradycji. No, myśmy poszli po linii tej tradycji, ponieważ ja w domu też miałem dość mocno zaszczepioną tą tradycję. W pewnym momencie to stało się też moim sposobem na życie i tutaj z przyjacielem, z Janem jakoś zdołaliśmy skupić wokół siebie tą chętną młodzież, która chciała właśnie grać, śpiewać. Zawsze tacy się znajdują. To chyba pasja jednak. Na przykład nasi znajomi nie zajmują się tym na co dzień, mają inne zainteresowania, no a nas jakoś tak ciągnie w stronę kultury, etnografii. A jakie takie najbardziej egzotyczne miejsca, gdzie graliście? No, byliśmy w Indiach, byliśmy w Nepalu, byliśmy w Maroku, byliśmy w Afryce Północnej, byliśmy z Europy, widzieliśmy całą, były kraje Związku Radzieckiego, Litwa, Estonia, tam wspaniałe festiwale, Finlandia. Także no, byłoby co wymieniać, no zjeździliśmy dużo, sporo. Sami w domu czego właśnie słuchacie? Rocka bardziej. Taki... A to jakie konkretne zespoły? Led Zeppelin, Nirvana, Metallica. Co to jest ta kita benzona? Co to jest wieprzowina. A dlaczego się nazywa kita? No bo to jest noga. A! Noga benzona. To jest kita, wieprzowina. To jest kita benzona góralska. Dziękujemy, bardzo się zastanawialiśmy. Tak? No.